jest Opel Insignia 2.0 CDTI, 163 konie dzisiaj mija rok odkąd go mam i to dobra okazja, aby przedstawić wady i zalety tego auta zapraszam Dobrze, więc do tej rozmowy przygotowałem się na karteczce, wypisałem sobie te najważniejsze rzeczy, o których chciałbym wam dzisiaj powiedzieć. Auto ma założoną książkę serwisową, więc wszelkie naprawy, wszelkie naprawy są po prostu w tej książce. I co? Zrobiłem nim 17 tysięcy kilometrów, wymieniłem właśnie olej, zmienili mi chłopacy filtry i zmieniłem olej w skrzyni biegów. Także olej zmieniłem po 16 tysięcy kilometrów. Czy to dużo, czy mało przez rok? Nie wiem, trzeba wliczyć w te kilometry podróż do Chorwacji: 1800 km w jedną stronę i 1800 w drugą. Także to był największy mój wyjazd. Później trochę Niemcy, Szklarska Poręba, Gdańsk. Także takie, takie trasy robiłem. Olej mam wymieniony i, i wszystkie filtry też. Koszty. Jakie koszty ja poniosłem, tak jakby niespodziewane, użytkując to auto? E, więc e, łożysko tylnego koła to spotkało mnie przed wyjazdem do Chorwacji film i materiał macie na kanale zresztą wszystkie filmy dotyczące czegokolwiek z tym samochodem gdy czekałem jakaś naprawa coś wymieniałem coś kupowałem coś modernizowałem macie na kanale także w zakładce wideo odszukajcie właśnie filmów odnośnie opla insigni i tam znajdziecie tak jakby no szersze informacje na temat jakiegoś zagadnienia także także łożysko łożysko Tył prawy zaczęło huczeć, i, i po prostu przed Chorwacją wymieniałem, i to była, to była w sumie jedyna taka niespodzianka, co, co mnie spotkała z tym samochodem. Resztę rzeczy, że tak powiem, sam dla własnego udogodnienia, dla świętego spokoju po prostu wymieniałem, bo czytałem, że w tych samochodach to i to potrafi pobroić, nabroić, i, i po prostu zapobiegawczo wymieniałem. Z grubszych rzeczy kolektor Sący. Kupiłem z wielkimi przebojami, bo zakupiłem taki kolektor z aukcji. Co się okazało, ten kolektor nie wytrzymywał tego ciśnienia, rozklejał się pod wpływem ciśnienia i temperatury. Dwa razy go reklamowałem i byłem zmuszony po prostu kupić oryginał. Też film macie na kanale, jak wyglądał mój kolektor po po 164 tysiącach kilometrów, kiedy kupowałem to auto, bo zaraz z chwilą, kiedy go kupiłem, taki kolektor po prostu zamawiałem. Wiadomo, rozrząd, te wszystkie rzeczy takie wiecie, jak kupujecie samochód, żeby, żeby wymienić, to wszystko po prostu było robione. Pewnie zapytacie się, jak tam tarcze klocki. Tego nie dotykałem. Klocki mam nowe. Tarcze są w dobrym stanie. Także, także z układem, że tak powiem, hamulcowym nic, nic nie działałem. Wycieraczki Grzegorza Dudy Stefan turbo. Wycieraczki, też wiele pytań było, bo dałem takiego posta, że. Takie wycieraczki kupię właśnie z tego sklepu Duda Garage. No i przeprowadzę taki test, jaki on przeprowadził, gdzie przednią szybę spryskał plakiem, tym tłustym. No i te wycieraczki dały radę po prostu ten, ten plak ściągnąć, z uwagi na to, że mamy styczeń. No i. I wiecie jak to jest. Rano, gdy wsiadacie do samochodu, na szybach lód. Po prostu nie chcę, żeby te wycieraczki szybko szlak trafił. Poczekam do wiosny i na wiosnę zrobię na pewno taki test. Teraz wykończę, że tak powiem, te, które mam. Bo, no bo sami rozumiecie, nieraz po prostu nie, nie wyłączycie tego automatu od wycieraczek odmrażaczem spryskuje szyby i automatycznie wycieraczki ruszają, także po tym lodzie też ta guma dostaje, a chciałbym, żeby ten test był miarodajny i, i sam jestem ciekaw, czy po prostu dadzą radę. Cenowo jak to wychodzi? Cenowo wychodzi tak samo, jakbym kupował na Allegro dedykowane do Insigni wycieraczki. No jest tutaj opisane, że unikatowa formuła mieszanki gumowej pióra wycieraczki, zmniejszone tarcie, jeszcze dłuższa żywotność, także Także będzie test. Będzie test, dam znać. Na razie, na razie tych wycieraczek po prostu nie, nie chcę montować, no bo, no bo szkoda, poczekam, poczekam do wiosny. Z problemów. Czujniki parkowania. Nie wiem, czy wy też tak macie, że dojeżdżając do jakiejkolwiek przeszkody przodem, czujniki moje nie reagują. Muszę dźwignią zmiany biegów przełączyć na wsteczny z powrotem na drive. I dopiero czujniki zaczynają piszczeć. Dajcie znać w komentarzach, czy wy też tak macie. Miałem problem z czujnikiem parkowania prawy tył, kupiłem zamiennik, okazało się jakaś tam zła rezystancja, i czujnik po prostu nie dawał rady. Musiałem kupić oryginał, także. Także tyle, co, co mam tutaj problemy z czujnikami. Nie chodzą maty grzewcze mi w fotelach. Też jest wina tego, że po prostu ktoś, poprzedni właściciel, wiecie, sięgacie coś z samochodu i kolanem klękniecie po prostu na, na matę. Przerywają się po prostu te, te układy tam, i, i, i fotele po prostu mi nie grzeją. Ale. Nie ubolewam z tego powodu i, i też na gwałt, że tak powiem, nie chcę tego robić. Nie? To nie jest coś, co, co po prostu strasznie mi brakuje i, i coś mi przeszkadza. Także na razie z matami dałem sobie spokój. Jestem umówiony z warsztatem, że jak będą mieli po prostu luźniej, żeby mogli takie, takie, taką usługę mi zrobić i zajrzeć do tych mat, bo to może gdzieś się tam coś tylko przerwało. Wystarczy zlutować i, i będzie fotel chodził. Także mają mi dać znać. Jestem umówiony. Czekam w kolejce. Zmiana koloru wyświetlacza tutaj na, na, na tym głównym monitorze. Macie filmy na kanale, jak to zrobiłem, czym to zrobiłem i w jaki sposób to zrobiłem pod każdym filmem jest mnóstwo komentarzy bo po prostu tak jakby widzowie nie oglądali tych poprzednich materiałów gdzie naprawdę pokazałem jaka to jest płyta na jakim starym laptopie ja to nagrałem jaki plik to, to musi być, jak to musi być wypalone itd. sięgnijcie do, do zakładki wideo tam macie szczegółowo omówione, opisane, pokazane jak taki kolor wyświetlacza zmienić nic naprawdę trudnego i możecie zrobić to po prostu sami we własnym zakresie, zakresie na parkingu pod blokiem, czy w garażu. Artur z kanału Modrzej Tech 2. Jeżeli poszukacie na YouTube tego gościa, jest obryty w Oplach, więc wszelkie pytania odnośnie dogrywania kluczyka zapasowego, czy, czy montażu diody, która informuje o wypaleniu DPF-a. Piszcie mu w komentarzach, na pewno Wam pomoże. Umów umówicie się, pojedziecie, yy, zrobi Wam to. Także ja z Arturem jestem, że tak powiem, w dobrych, yy, w, w dobrych stosunkach i, że tak powiem, takie elektroniczne rzeczy on mi właśnie ogarnia. Yy, auto kupiłem z jednym kluczykiem, więc drugi dogrywałem. Kupiłem yy, cały układ scalony wraz z grotem i, i z kluczykiem na Allegro dograł mi to, musicie mieć przede wszystkim pin auta, Ople posiadają pin więc czterocyfrowy kod, który umożliwia Wam wszelkiego rodzaju zmiany że tak powiem elektroniczne w aucie, więc jeżeli takiego pinu w książce serwisowej czy, czy gdzieś tam zapisanego, gdy kupiliście to auto nie macie możecie się udać do, do ASO bodajże chyba 150 zł, oni życzą sobie za po prostu wydanie takiego, takiego numeru pin i wtedy on po podpięciu tego komputera i, i, i wpisaniu tego pinu dopiero może cokolwiek, że tak powiem, dogrywać do tego auta. Także kanał Młodrzej 2 Artur, jeżeli to oglądasz, bardzo Cię pozdrawiam także on taką diodę informującą o wypaleniu dpf mi zamontował do ogrzewania lusterek. Wpiął się w instalację w lusterka i z chwilą kiedy wypala się DPF Dioda po prostu miga. Także tak sobie poradziłem. No te przedliftingowce nie mają po prostu informacji, że tak powiem, tutaj na wskaźnikach o, o wypaleniu się DPF-a. A, a chciałem wiedzieć, kiedy, kiedy ten cały proces ma miejsce, w których momentach, aby, aby po prostu nie gasić silnika. Skrzynia biegów. Skrzynia biegów wpisuje się bez problemów. Naprawdę złego słowa nie mogę na nią powiedzieć, pomimo tego, że ma 281 tysięcy przejechane. Biegi zmienia płynnie, nie szarpie, e, także, także ze skrzyni jestem naprawdę zadowolony. E, mapy nawigacyjne mam wgrane do pamięci radia. E, jak to zrobiłem? E, Macie film na kanale w zakładce wideo. Wybrałem sobie państwa, które chciałem, aby były w tej nawigacji, i nawigacja naprawdę super sprawdziła się podczas podróży do Chorwacji. Dalej, będąc u mojego kolegi z kanału właśnie Modrzy, Modrzej tech 2, rozbudował mi pamięć FIS-u, czyli tego, tego wskaźnika między zegarami. Dostałem stoper i, i wskazania nawigacji, które mam teraz właśnie między zegarami. Porównanie do Zafiry, co mogę Wam powiedzieć, na pewno Insignia, co bardzo mnie zaskoczyło, jest pakowniejsza od Zafiry. W Zafirze byłem do Chorwacji zapakowany pod sam dach, ja z tyłu nie widziałem nic we wstecznym lusterku, w Insignii zapakowałem się w czteroosobową rodzinę tak, że jeszcze zasunąłem roletę i jechałem jak, jak gość, także, także naprawdę byłem w szoku, no, potężny ma bagażnik. Uchwyt do telefonu. Też wiele komentarzy było. A jak ty to zrobiłeś? A skąd, gdzie go kupiłeś? A, a ten też film macie na kanale, jak zrobiłem sobie własnoręcznie sam uchwyt do telefonu, gdzie po prostu wkurzały mi jakieś przysawki, jakieś żabki, czy, czy po prostu nie wiem, blokowały mi slot tutaj, gdzie wkłada się płyty bo też takie uchwyty miałem, no i po prostu za, za duży mam telefon, telefon jest no 20 i, no i, i trochę waży, także nie, nie potrafiły tak jakby utrzymać tego, tego telefonu, te, te wszystkie uchwyty także miałem ich kilkanaście i sam sobie zrobiłem własnego pomysłu Swój uchwyt do telefonu. Jaki to uchwyt? Też film macie na kanale. Poszukajcie w zakładce wideo, właśnie gdzie, gdzie pokazuje, jak i z czego zrobiłem sobie taki, taki uchwyt. Naprawdę do każdego auta, nie? Sprawdza się super. Czy kupiłbym drugi raz takie auto? Też pojawiały się komentarze pod, pod filmami. Wierzcie mi. Tak, kupiłbym. Nie wiedziałem, być może kupiłem taki egzemplarz, bo też zdarzały się komentarze pod filmami, że po miesiącu, po dwóch, po czterech, po pięciu zdarzały się jakieś poważne awarie w Waszych autach, w Waszych insigniach. Ale tak jak wielokrotnie powtarzałem, największą wadą każdego auta to jest poprzedni właściciel. Także no. Mię na szczęście odpukać nie spotkały jakieś przykre niespodzianki, gdzie, gdzie musiałem ładować w niego tysiące złoty. Naprawdę mam go rok czasu i nie mogę złego słowa o tym samochodzie powiedzieć. Wygodny, wyposażony, lać i jechać dwa, że moja dewiza ci, którzy śledzą kanał to znają, że, że po prostu ja wielokrotnie też mówię, że jak dbasz tak masz, także jeżeli masz samochód na trytytki, na taśmy klejące e, e, posklejane, no to wtedy nie dziw się, że, że nie wiem do Chorwacji nie dojedziesz, czy, czy po prostu musisz się poruszać w koło komina także, e, także ja nie mogę sobie pozwolić żeby mieć niesprawne auto i, i wszystko to, co może się zepsuć aczkolwiek też wychodzę z założenia że jak prawo Murphy'ego ma zadziałać, to za Działa, ale wszystkie jakieś rzeczy staram się wyeliminować. Najgorzej jest po prostu zaniedbać jakieś naprawy i odłożyć je na później. To wtedy już się tak nawarstwi to, że niejednokrotnie okazuje się, że Wam wygodniej jest sprzedać auto, niż po prostu ładować w niego taką kasę. Także, także ja to wolę po troszeczku robić sobie, że tak powiem, te, te rzeczy najpotrzebniejsze i, i być spokojny, że mam to zrobione i, i, i dojadę. Także czy kupiłbym? Tak, kupiłbym. W tych pieniądzach, w jakich kupowałem to auto, nie kupiłbym w tym roczniku samochodu i z tym wyposażeniem. Także, także kupiłbym. Częsta, gęsta przypadłość tych aut. Czyli jeżeli macie takie auto nie wiecie, czy poprzedni właściciel taką uszczelkę zmienił, albo zamierujecie się z kupnem takiego auta, to jest pierwsza rzecz, jaką po prostu wy musicie w takim samochodzie zrobić. Jest jakaś wada fabryczna tych uszczelek, gdzie one tracą tą uszczelkę smoka, trzeba wymienić, bo po prostu ta guma po iluś tysiącach tam kilometrów traci swoje właściwości i w trasie po prostu może zdarzyć się bardzo wielkie ała. Wymieniłem chłodnicę EGR. Też częsta przypadłość tych samochodów, że one się pocą. Także też chciałem tego, tego uniknąć, zapobiec temu, pomimo tego, że moja się nie pociła, ale też nie wiedziałem, kiedy może zacząć się pocić, także dlatego, dlatego wymieniłem. Także rozrząd mam do wymiany. Tutaj wpisane co 60 tysięcy kilometrów lub co 4 lata. Także z rozrządem jeszcze, jeszcze spokój. No i 4, 4 sierpień, tak jak powiedziałem, bo 6 żeśmy wyjeżdżali do Chorwacji w zeszłym roku wymiana piasty prawy tył. Co tutaj? No i teraz ta naprawa, wymiana oleju silnikowego plus komplet filtrów. I wymiana oleju w skrzyni biegów automatycznej. I to, jest, to są wszystkie wpisy, jakie, jakie ja mam tutaj w tej książeczce. I to chyba tyle, żeby z długo nie, Was nie zanudzać. Opowiedziałem Wam mniej więcej o, o, o tym, co, co włożyłem w ten samochód. Czy warto takie auto kupić? Moim zdaniem warto. Mówię, z tym wyposażeniem. Ciężko jest wyhaczyć w takich pieniądzach samochód, także ja z zakupu jestem, jestem bardzo zadowolony i wiem, że to auto pozostanie ze mną na dłużej. Zastanawiam się nad wymianą radia. Chciałbym kupić ten duży, że tak powiem, wyświetlacz, taki jak ma Tesla. Tak mnie korci taki, taki zakup, fajny Bayer ekran dotykowy kamera cofania bo nie wiem czy, czy wy też próbowaliście założyć sobie swoją kamerę cofania i żeby był na tym wyświetlaczu obraz. Niestety to chyba nie pójdzie na tym, na tym wydaniu tego wyświetlacza przed liftem, po lifcie, może, może by poszło, ale, ale nie wiem. Także także kończę, jeżeli masz pytania, będę umiał odpowiem. Pisz w komentarzach, pozdrawiam Was serdecznie, miłego dzięka Wam życzę i do następnego razu. Hej!